Wybrałem ten moment i miejsce, by omówić problem, który zbyt często bywa ignorowany, a prawda dostrzegana bywa zbyt rzadko. Pokój. Zdałem sobie sprawę, że pogoń za pokojem nie jest tak dramatyczna jak wyścigi zbroje. Pokój. Słowa obrońców pokoju uderzają w próżnię. Pokój to najważniejsze z zadań. Pokój. Niebezpieczeństwem jest zawiedziona nadzieja, która prowadzi do wniosków, że wojna jest nieunikniona, że ludzkość jest zgubiona, że wszyscy jesteśmy ciemiężeni przez siły, których nie potrafimy okiełznać. Nie powinniśmy akceptować takich postaw. Nie powinniście akceptować takich postaw. Nasze problemy stworzył człowiek, dlatego mogą one być przez niego rozwiązane. Bo człowiek może być tak potężny, jak tylko zechce. Jak tylko zechce. Nie jest niemożliwy. Wojna nie jest nieunikniona. Pokój nie wymaga, aby każdy lubił swego sąsiada. Wymaga tylko, aby żyć we wzajemnej tolerancji. Zapewnić światu jedności, hej, to chociaż stwórzmy świat, dla którego różnorodność będzie bezpieczna. Tym, co nas łączy najbardziej, jest fakt, że wszyscy zamieszkujemy tę małą planetę i wszyscy wdychamy to samo powietrze. Wszyscy dbamy o przyszłość naszych dzieci. I wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy.